Dzień dobry, raz jeszcze. 4 września 2024. Dzisiaj mamy środę. Ja ci dość nietypowo idę. Nie jadę. Użyczyłam swój samochód tacie. Dopiero wieczorem wróci, także dzisiaj ja idę po dzieci. I w planie odebrać mam kidoski. A Matylda, jak sądzę, będzie chciała wrócić sama, chociaż no, kto wie. Matylda w każdym razie kończy trochę później. Tam za, nie, może za pół godziny. Akidosy już zdążyły się chyba pobawić trochę w świetlicy. Także chyba jest tak w sam raz. I tak wcześniej niż pewnie zimą będzie się to zdarzało. Chociaż kto wie, może będą szybciej wracać. Zobaczymy. Póki co idę. Jest tak gorąco, że to w zasadzie jest jedyny, może nie minus, ale taka uciążliwość. Aby iść na piechotę, nie? Jak się siada do samochodu klimatyzowanego, to jest no nieco przyjemnie, nie będę ściemniać. No ale jakoś sobie radzić trzeba i trochę szkoda nie skorzystać jeszcze z tych ostatnich dobrych dni słonecznych i ciepłych, nie? To idę. O, i wkraczam właśnie w najlepszą część tego spaceru, czyli spacer parkiem, gdzie jest cień, a na dodatek znalazłam się w dobrym czasie. Bo to nie jest pewnie przerwa w okolicznych szkołach. Z jednej strony jest szkoła, z drugiej strony jest szkoła, właśnie szkoły. Z jednej, z drugiej i tam też jest szkoła, tylko z tamtej strony nikt tutaj do parku na przerwach nie przychodzi, ale no to jest takie zagłębie szkolne, o czym mówiłam przecież nieraz. Zobaczcie, ile liści już jest na ziemi. Chyba naprawdę jesień nadchodzi. Dawaj, Karnka, tutaj masz szatnię swoją. Tutaj, kocie, tu. No dobra, na Matyldę chyba nie ma sensu czekać, bo ona ma dopiero za 15 minut kończy, to my chyba się przejdziemy już w tym czasie do domu. Co myślicie? Przejdziemy? Nie, nie mam samochodu, jest tak gorąco. Idziemy na takiego schłodzonego, zimnego arbuzika do domu. Okej? Okay? A później dopiero sobie zjemy obiad. Co wy na to? Przed obiadem? Nie, właśnie przed obiadem tak, zjemy arbuza, a później sobie zrobimy obiad tam za godzinę na przykład. Matylda zdąży przyjść. Oj tak. Ty, uczniu, weź no otwórz tą siostrę swoją. Nie. Musi jakieś same otworzyć. No sama sobie nie otworzy, otwórz ją proszę. Otwórz, Władziuś, proszę. Wiesz, co sobie teraz myślę? Że ty możesz ten plecak sobie odłożyć, zostajesz na przyszły rok, a teraz możesz nosić ten niebieski może, co? Nie chciałbyś? Władek? No ten z psi patrolowym. Ten. Nie, rozumiem, to już wyrosłeś z tego, tak? Ja wchodzę już na górę szybko. No to dawaj. Daj. Dzięki. Bo właściwie to na razie to oni tutaj dużo nie noszą. Wszystkie książki zostają. Zobaczymy. A tak jest taki świeżutki, nowiutki, to by się zachował do przyszłego roku, bo lepiej. Chodź, Władek. Ostrożnie, bo teraz się wywalisz. Mogę ja go nieść? Nie, no coś ty. Idziemy do domku. Arbuzika. Jak tam, Klarcia, dzisiaj było w szkole? Fajnie. Fajnie i obiady okazują się fajne nagle. Widzisz, trzeba było od razu słuchać, co mówię. Możesz. Zupę dzisiaj zjadła same ziemniaki. A jaka była zupa? Kalafiorowa. Nie lubisz? No ale drugie zjadłaś, tak? Tak. No to super, widzisz, już nie ma parcia teraz, żeby trzeba szybko obiad jeść. Tylko obiad sobie zjemy za jakieś tam 2 godzinki na przykład. Zupę mieć na drugiej przerwie lub na trzeciej. Na trzeciej chyba, no. Bo nie to powinienem. A drugie na świetlicy. Z panią. No i to jest właśnie super układ. Widzisz, koło godziny 13.30 idziecie na obiad. Czy tam nawet może 13.00. Potem jak nawet nie przyjdzie po kogoś ma pani, to mama, to wtedy idziesz tylko na świetlicę. Mhm. Ale dla mnie to jest tyle wygodne, że ten obiad domowy możemy sobie zjeść tak, jak sobie jedliśmy wcześniej,
czyli godzina 15, 16 i nie ma ciśnienia, że przychodzą i od razu musi być coś podane, nie? Mówię, że musiałam zmienić ramię na jej plecach, bo normalnie jak się niesie na jednym, można się przełamać. Chodźcie, szłam blisko do domu. Wiesz, że tyle osób ma rzeczy ze Stitchem? No, to jest moda. Na przykład buty, bluzki, skarpety i portfele. No jakbyś ty mogła mieć wszystko ze Stitchem, to też byś chciała mieć wszystko, nie? No. Ale właśnie przede wszystkim Klara pomyślała, że bardzo zależy na tym, żeby jutro iść w tej koszulce do szkoły, tak? To idź teraz do domu, przebierz się w jakąś inną bluzkę. Taka szeroka. Żeby sobie jej już nie wyświnić bardziej. Chyba nawet jest czysta. I zostawiam sobie na jutro, jak ci tak zależy. I wiesz, co się stało? No. Jak się stało, że mi ten ząb? Wypadł ci, no. Coś, no wiem, że ci wypadł już. Bo ta... No i wtedy, no, że ja jadłam papier z klepiku, taki jadalny. No. No i ten papierem poruszyłam tak zęba. Co ci wypadł? No i bomba! Kolejny z głowy, chodź! I co? Potem wstali mi jeszcze wypadł. Oj, świetnie. I pokłopać. Wiecie co? Wejdziemy na basen? Dlaczego? Bo ja muszę coś tu podpisać. Jak już tu jesteśmy, to chodźmy, zróbmy to od razu, co? Okay. Nie będę się tu kręcić później samochodem, przychodzę. Dobra. A my sobie chodź tędy płycie. Dobra! Basen za nami. Na szczęście sprawa załatwiona. I dobrze, że przyszłam, bo okazuje się, słuchajcie, że już w ten piątek zaczynacie szkółkę. Wiecie? Pojutrze, no pierwsze zajęcia już będą. Fajnie, nie? Nie wiem, ja do czegoś sobie tak pomyśliłam, że to będzie od października. Chyba w zeszłym roku jakoś tak później się zaczęły te zajęcia. Ale pierwszy będę miał ten basen? Tak, ty będziesz miał o 16, Klara o 17, a Matylda o 18. No i Matylda ostatnia. Matylda ostatnia. I dobrze, że w tej kolejności, a nie w odwrotnej. Wróciliśmy ze szkoły. Matylda już dzwoniła, zaraz będzie. Jakoś listę dostała do zakupów na plastykę, ale rozumiem, że to chyba na przyszły tydzień plastyka, jeśli ja dobrze ogarniam, to jest raz w tygodniu, nie? Nie. Co tam, Klarunia, malujesz? Fajną masz tą książeczkę. Od cioci Ilonki ją dostałaś chyba, co? Pokaż mi ją. Rysowanie krok po kroku. I zobaczcie, jak się Klara wczoraj już nastarała. I teraz dwa rekina. To jest bomba. Żółwia. Kota. Zarobiste. Słoń jest w ogóle przepiękny. Fajnie, że tak krok po kroku jest pokazane, no nie? Brawo. No. Wszystko narysowane. Piesiulko. I teraz będzie jeżyk. Super. A potem będę miała. No i superowo. No dobra. A Wadziula co robi? Niech zgadnę. Matyśka? Oczywiście. Idzie gwiazda. Hej! Fajowo. No i jesteście wszyscy w kupie. Idzie. Pastuszka. Cześć! Jak? Ale nie nagle, spokojnie, tylko ja do ciebie pisałam SMS-a. Nie zauważyłaś? A, i ty do mnie nie odpiszesz, tak? Bo ty nie masz karty. Znaczy, jest. Mogę odpisać, ale no... Nie odpiszesz, bo nie masz przecież karty. Ja zapomniałam o tym. Zaraz się tym zajmę. Chodź, ten plecak dawaj, no. Tylko wiesz, jak się fajnie zaprosi. Szłam połowę z tym, z tą taką, tam tutaj Basią. No. I jeszcze szłam z Jankiem i Piotrkiem. Z Piotrkiem? Oni trochę szli tam obok, ale ja z Basią... Nie, Janka widziałem, Janka i Piotrkiem widziałem. Jechali chyba na hulajnogę, no. No to fajnie, że się tak trafiło. No, to jest ekstra. Superowo. Dziewczyny wróciły ze szkoły, nie mogą się nagadać. Matylda przysłała jeszcze ćwiczeniówki nowe, trzeba będzie się zająć ich oburzeniem. No, jestem bardzo zadowolona z tego, co mówicie. I przeżywają, jaki był pyszny obiad dzisiaj na stołówce. Jaki był obiad? Kasza z ogórkiem i z mięskiem. Jeszcze sos. Uhuhu. Ale najlepsze na kuchni to jest spaghetti. To w ogóle w domu najlepsze jest w kuchni, na mieście, w restauracji. W szkole to są naleśniki. No.
Bo na słodko robią, no, tak? No można, ale nie naleśniki robią ze śmietaną bitą i jeszcze posypane malinami. No, ale to wtedy... No, na bogatości. No i jeszcze można z dżemem, albo czasami, no. Czasami z Nutellą. Czasami? Rozumiem. Tutaj wszystkie Matyldy graty. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Może zacznijmy dzisiaj od tego arbuzika, co? Tak. A Władysław, proszę iść go pogonić, bo jak ja pójdę, to się zdenerwuję, a założę się, dam sobie rękę odciąć, że wiecie, co robię? Zabora. Nie, gapi się w telefon. Tak. Tak. No to już, telefon do mnie i... Władek, właśnie nie gapisz w telefon! Koniec.